Szanowni Państwo, bardzo wszystkich gorąco witam i bardzo gratuluję odwagi, że pomimo śnieżycy i pomimo zagrożenia jednak chorobą koronawirusa jakoś towarzyszymy sobie nawzajem w tym szukaniu odpowiedzi na pytanie, czy cierpienie jest karą za grzech. Jako ksiądz słyszałem wiele razy to pytanie. Pytanie trudne. I to pytanie też niosło się echem w historii Kościoła, a wcześniej w historii Starego Przymierza. I tak naprawdę to pytanie rozlega się echem w każdej epoce. I oczywiście próbowano na to pytanie dać różnego rodzaju odpowiedzi. Stąd takie pytanie w takim razie, po co my jeszcze raz podejmujemy ten temat? Dlaczego? Moi drodzy, bo cierpienie nie przeminęło. Co więcej, każdy z nas musi odszukać swoją własną odpowiedź. Niektórzy teologowie nazywają cierpienie ostatecznym głosem Boga, inni słowem, którego nie można nie zauważyć, albo wydarzeniem, które po prostu krzyczy. I szukając odpowiedzi na to pytanie, po prostu chyba warto wiedzieć, co mówi Biblia na ten temat. Co mówi nauka Kościoła, ale też co mówi ludzkie doświadczenie. I dlatego w tym szukaniu chcemy, by nam towarzyszył dziś ojciec profesor Tomasz Gałuszka, którego serdecznie witam. I o przybliżenie jego osoby poproszę siostrę Judytę. I życzę, by to spotkanie pomogło nam trochę przynajmniej zrozumieć, dlaczego cierpienie nas dotyka. Niech ono będzie pytaniem, które może dzisiaj zostanie postawione, a życiem będziemy sobie ciągle na to odpowiadać. Poproszę siostrę Judytę. Drodzy Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie. I nasz dzisiejszy gość, nasz prelegent, ojciec doktor habilitowany Tomasz Gałuszka, jak widać, jest dominikaninem, jest profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, doktorem habilitowanym historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicedyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego i asystentem w Katedrze Historii Kościoła w Średniowieczu Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Naukowo zajmuje się przede wszystkim historią średniowiecza, dominikanów, herezji oraz teologii średniowiecznej. Trzykrotny laureat konkursu dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor licznych publikacji, zarówno naukowych, jak i popularnych z dziedziny historii. Tu muszę wymienić szczególnie pozycję inkwizytor też człowiek, jak również teologicznych, takich jak Jezus i Jonasz, Jezus i bestie, Odnowa w łasce. Ostatnia publikacja Piękny Bóg, piękny człowiek, zło z perspektywy teologii piękna świętego Tomasza z Akwinu to jednocześnie wielkie dzieło teologiczne i poruszająca, głęboka książka o pięknie, któremu przydarza się zło i brzydota, albo też o złu widzianym z perspektywy piękna. To tak, aby zachęcić do czytania tych wspaniałych pozycji. A dziś temat, czy cierpienie jest karą za grzechy. Jesteśmy zachęceni do przeżycia tego spotkania z teologią, która ma nam pomóc szukać odpowiedzi na nasze życie. I zachęcam również do zadawania pytań, które możemy zapisać i podać naszemu prelegentowi na koniec wykładu. Ojcze profesorze, jak to jest z tym cierpieniem i z tą karą? Bardzo prosimy o wykład. Księże profesorze, siostro profesor, szanowni państwo, którzy tutaj zgromadziliście się w tej pięknej sali przestronnej,
która zapewnia nam też pewien i komfort, i mam nadzieję bezpieczeństwo w tych bardzo niespokojnych czasach. Witam również wszystkich, którzy łączą się z nami przez różnego typu środki cyfrowe, wizualne. Proszę Państwa, temat, który został mi zaproponowany, chociaż nie pamiętam, czy przypadkiem ja go sam siostrze profesor nie zaproponowałem. Myślę, że chyba ta druga opcja jest bardziej możliwa. Jest tematem bardzo trudnym. To tak powiem od razu. Myślę, że kilka lat temu, kiedy człowiek był trochę młodszy, trochę mniej rzeczy przeczytał, wiedział, dałbym bardzo szybką odpowiedź. Ponieważ na pytanie czy, jak przystało na tego typu pytania, powinna być jakaś prosta odpowiedź. Czy cierpienie jest karą za grzechy? Można by odpowiedzieć tak, nie, albo nie wiem. I myślę, że kilka lat temu bym udzielił jakiejś jednej odpowiedzi. Natomiast teraz widzę coraz bardziej, jak stajemy przed niezwykle złożonym problemem, wymagającym bardzo różnych perspektyw. I nie chodzi o to, że nie ma jakiejś odpowiedzi, albo też przekracza całkowicie nasz ludzki słaby rozum, a dlatego, że w tym pytaniu mieści się bardzo dużo różnych tematów. Bo można by zadać pytanie, no dobrze, cierpienie, ale czym jest cierpienie? Są przecież tak różnego typu cierpienia. Następnie można by zadać pytanie, no dobrze, ale czyje cierpienie? Później, następnie trzeba by zadać pytanie w ogóle o karę, o rozumienie kary. W jakim aspekcie? W różnych językach różnie ludzie rozumieją karę. W końcu wchodzimy w przestrzeń grzechu, przestrzeń duchową i trzeba zadać pytanie o miejsce Boga w tym wszystkim. I wobec cierpienia, i wobec kary. Więc sami widzicie, tych tematów jest bardzo dużo. Niezwykle łatwo się w tym pogubić albo udzielić zbyt pochopnej odpowiedzi. A też trzeba sobie jasno powiedzieć, że odpowiedź pochopna w takim temacie, jakim jest cierpienie, ona może być niezwykle bolesna i raniąca dla tych, którzy w tym momencie mierzą się z ogromnym cierpieniem. Dlatego to jest pytanie, które wymaga od nas dużej wrażliwości, dużej pokory i myślę, że wymaga również dobrego przewodnika. Ja tego przewodnika wybrałem spośród moich współbraci dominikańskich, świętego Tomasza z Akwinu. Pomyślałem, że ten człowiek, który nie tylko jest doktorem Kościoła, nie tylko święty, ale również człowiek, który sam doświadczył dużego cierpienia, takiego, byśmy powiedzieli, trudnego do wyobrażenia. Mianowicie, kiedy miał kilka lat, był świadkiem, kiedy jego najmłodsza siostra została porażona piorunem. Niektórzy lubią się śmiać z tego, że święty Tomasz bał się potwornie burz, że nawet chował głowę do tabernakulum, kiedy były burze, ale kiedy się wie, jak wielką traumę przeszedł, to wtedy troszeczkę ten uśmiech z wielu twarzy schodzi. Później był świadkiem, jak jego rodzony brat zostaje uwięziony, ostatecznie skazany na śmierć i ścięty w wielkich sporach cesarsko-papieskich. Widział ogromny ból swojej rodziny, która przez pewien czas była pozbawiona wszelkich dóbr, obłożona różnego typu karami właśnie za pomoc papiestwu. Cierpienie nie odstępowało również początku jego drogi zakonnej z różnych stron, na różnych momentach i w różnych etapach. Trzeba powiedzieć, ten człowiek wiedział, co to jest cierpienie. Ten, który jest wielkim twórcą, autorem sumy teologicznej, sumy filozoficznej, ponad 111 dzieł, on wiedział doskonale, co znaczy cierpieć. I mimo tego, kiedy otworzymy jego dzieła, to zobaczymy jakiś kompletnie inny obraz, inną perspektywę w patrzeniu na cierpienie i na Boga. I postaram się też powiedzieć w czasie tego wykładu, skąd się to brało, że Tomasz z jakąś taką ogromną nadzieją, ogromnym światłem,
potrafił mówić o rzeczach najtrudniejszych. A zatem Tomasz będzie naszym przewodnikiem. Myślę, że na świecie są różni ludzie, którzy nas prowadzą i dobrze jest świadomie tego przewodnika wybrać, a szczególnie kiedy to jest taki człowiek jak Tomasz z Akwinu. Proszę Państwa, jesteśmy w temacie cierpienia, kary, grzechu i pytania, czy to wszystko się jakoś łączy i jeszcze raz, jak na to wszystko patrzy Bóg. Żeby właściwie rozpocząć, to trzeba wprowadzić kilka rozróżnień. Wybaczycie Państwo, mam nadzieję, że one będą proste. Ale święty Tomasz, kiedy mówi o cierpieniu, to mówi, czyli tych doznaniach, które człowieka spotykają, to rozróżnia kilka rodzajów zła i jako źródła zła, ale również kilka skutków zła. Mówiąc o źródłach zła, święty Tomasz będzie mówił, że zło może nas spotkać z różnych stron. Po pierwsze, może nas spotkać ze strony natury. To się ładnie po łacinie nazywa malum naturae, zło naturalne. To są te wszelkiego typu procesy biologiczne, fizyczne, które obserwujemy. I Tomasz mówi, rzeczywiście można doznać zła ze strony przyrody, fizjologii, biologii. To spotyka i to jest pierwsze. Drugim źródłem zła jest świat aniołów. Oczywiście mamy tutaj na myśli upadłe anioły. Święty Tomasz będzie mówił o malum demonis, o złu demonicznym, które dotyka człowieka, szczególnie w jednej sferze, która tak bardzo w naszych czasach jest nadwyrężona, to jest nasza wyobraźnia. Wszelki błąd z wyobraźni pochodzi. Kiedy człowiek wejdzie w swoje myśli, będzie przygnieciony, kompletnie stłamszony swoimi myślami, to jest moment również, który, jak Tomasz pokazuje, demon łatwo wykorzystuje i obrazy, i aluzje, i to wszystko, co na człowieka działa i za czym człowiek biegnie. I wreszcie jest trzeci rodzaj zła. Te zło, które możemy przypisać całkowicie na konto ludzi. Będzie się to nazywało zło winy. Malum culpe. Kulpa to wina, to grzech, przestępstwo po łacinie, zbrodnia. Czyli to jest to zło, które my możemy rzeczywiście uczynić, ponieważ każdy z nas może dokonać rzeczy i pięknych, ale również może czynić rzeczy straszne. Kiedy święty Tomasz się pyta, dlaczego Adam i Ewa zgrzeszyli, odpowiada bardzo prosto, bo mogli. Ponieważ mogli, ponieważ jako istoty wolne mogli, tak jak każdy z nas, może wybierać. A zatem trzy źródła zła, które nas otaczają i wśród tych źródeł zła Boga nie ma. I Tomasz, podobnie jak wszyscy inni wielcy, będzie bronił bardzo mocno prawdę o tym, że Bóg jest tym, który z miłosierdzia i z miłości nas stwarza, podtrzymuje, prowadzi i nigdy człowieka nie rani dla samej rany. W Bogu nie ma żadnej nawet idei zła, nie ma żadnego zła. Dlatego te trzy źródła, ja specjalnie wspominam o tym, ponieważ, proszę Państwa, my jesteśmy, często gdzieś tylko sprowadzamy do różnego typu, albo do jednego typu zła. Natomiast dobrze jest rozróżniać zło natury, demoniczne, ludzkie, bo to dobrze porządkuje pewne rzeczy. I to są źródła zła, ale są również skutki. I to jest ważna lekcja, którą święty Tomasz daje. Można powiedzieć o trzech skutkach tego zła, które odczuwamy, doznajemy w świecie. To jest pierwszy, to jest, proszę Państwa, to nazwiemy jako malum miserie, zło nędzy, które każdy z nas doświadcza. To jest to wszystko, o którym mówimy w naszym języku codziennym. No cóż to, tak już w życiu bywa. Nędza ludzkiego żywota. Starzejemy się, pewne rzeczy nam wypadają, przychodzą choroby, a to strzyka plecach, a to gdzie indziej. Czujemy, że jest to nędza i tak mówimy, no cóż, tak to już w życiu bywa. Proszę Państwa, ten rodzaj zła, on bardzo mocno wskazuje nam na jedną rzecz, a mianowicie na rzeczywistość sprzed grzechu pierworodnego, ponieważ człowiek, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, został stworzony w świetle, w łasce, w niewinności
I nasza biografia ludzkości to nie jest biografia, która zaczyna się od grzechu, ale zaczyna się od stworzenia w stanie niewinności. W stanie, w którym człowiek mógł żyć i mógł nie umrzeć. Przede wszystkim żył w stanie, w którym cieszył się stałą obecnością łaski i samego Boga. I skutkiem tego wszystkiego, co wydarza się i co jest opisane w Genezis 3:1-7, scena upadku, to jest historia pojawienia się na świecie przede wszystkim ciemności, bo człowiek oderwał się od Boga. Pojawiła się ciemność, która dotyka nasz intelekt, pojawia się głupota, ignorancja, pojawia się, jest dotknięta nasza wola, kiedy człowiek zamiast wybierać to, co jest najlepsze, dobre i samego Boga, to biegniemy za rzeczami, które są czasowe, niepotrzebne, których nawet nie pragniemy, ale wielu mówi nam, że powinniśmy je pragnąć. Ale ten grzech pierworodny dotknął również naszych ciał bardzo mocno. Nasze sfery zmysłowe bardzo często są kompletnie niepoddane naszemu intelektowi. My wiemy, co chcielibyśmy, jak powinno wyglądać, a nasze ciało, uczucia, zmysły biegną kompletnie w innym kierunku. I dlatego też święty Tomasz powie, że grzech pierworodny, i to jest ważna rzecz, on w żaden sposób nas nie uszkodził, nie zniszczył naszej natury, ale raczej nastąpiło coś, co Tomasz nazwie pięknym słowem destitucjo, rozstrojenie. Człowiek przez grzech się rozstroił. Jest taki piękny, proszę Państwa, jak będziecie w Santiago de Compostela, portal, główny portal, główna brama, gdzie w tym portalu są przedstawieni prorocy starotestamentalni, którzy siedzą i, proszę Państwa, stroją swoje lutnie, szukają tego dźwięku, ponieważ w każdym z nas, jak tutaj jesteśmy, jest głębokie pragnienie tego i prawdy, i miłości, tego, co jest prawdziwe. Szukamy tego dźwięku, który chcemy, żeby na nowo zagrał. Natomiast człowiek przez grzech został rozstrojony i nasze rozstrojone ciała, zmysły, nasze rozstrojone biografie, one są wynikiem tej niezwykłej historii, w której my wszyscy uczestniczymy jako przedstawiciele tej natury, ludzi. Tomasz będzie mówił, że jesteśmy wszyscy jednym ciałem jednego człowieka. Adam i Ewa byli tymi, którzy są zasadą nas wszystkich. Dlatego każdy z nas uczestniczy. I dlatego też pierwsza odpowiedź mogłaby być taka, że czy cierpienia nasze są karą za grzechy? Można powiedzieć tak. One są karą za grzechy tych naszych pierwszych rodziców. Ale równocześnie od razu sam święty Tomasz by dodał, jednak to wszystko trzeba właściwie ująć. A zatem zło nędzy to jest takie zło nasze codzienne, o którym człowiek wzdycha i mówi, no tak to już jest. Ale jest jeszcze drugi rodzaj cierpienia, który kompletnie inaczej wyraża się w języku. A mianowicie to jest zło, które nazywamy malum scandalis, to jest zło skandaliczne. To jest takie zło, proszę Państwa, przed którym człowiek milknie, bo jest nie do wyobrażenia i nie do pojęcia. O tym złu święty Tomasz będzie mówił, kiedy będzie opisywał śmierć tego, który był najbardziej niewinny, najbardziej czysty, najbardziej kochający i o którym nie można nic powiedzieć, że w jakikolwiek sposób zasłużył na cokolwiek, a mianowicie, kiedy będzie mówił o śmierci Chrystusa, ale każdy z nas może również powiedzieć, to jest ten rodzaj cierpienia, przed którym stajemy i nie wolno ani powiedzieć, no cóż, tak to już w życiu bywa, bo człowiek jest całkowicie powalony, jest całkowicie przygnieciony. To jest krzyż. To jest cierpienie to niewyobrażalne. To jest cierpienie niewinnego dziecka. To są te wielkie cierpienia tych wszystkich niewinnych, przed którymi nie można stanąć i powiedzieć, no tak to już jest. Tylko to jest cierpienie, które zamyka kompletnie usta i wobec tego cierpienia każdy powinien zamilknąć. I wielką niegodziwością jest, kiedy wobec takiego cierpienia ktoś staje i tłumaczy. To jest cierpienie, które jest, można przeżywać tylko na wzór Maryi, która stoi pod krzyżem i jest. I nic już nie mówi.
Jest, proszę Państwa, jest to trzeci rodzaj cierpienia i tutaj już wchodzimy w nasz temat. To jest tak zwane malum pene. Zło kary to jest, proszę Państwa, to cierpienie, które bezpośrednio nas dotyka, ale tak bezpośrednio, że pojawiają się trzy reakcje na trzech różnych poziomach. Mianowicie na poziomie naszego ciała, na poziomie intelektu i naszej woli, całego człowieka. To jest, proszę Państwa, taki rodzaj cierpienia, w którym nie ma ani, no tak to już w życiu bywa, ani nie ma milczenia, ale pojawia się głębokie pragnienie odkrycia i pytania dlaczego? Dlaczego? I to jest od tego momentu, to jest takie cierpienie, które domaga się odpowiedzi, domaga się poszukiwań. I święty Tomasz, kiedy będzie mówił o tym cierpieniu, to będzie bardzo dużo rzeczy mówił. On też również wskaże choćby na Hioba, którego będzie bardzo mocno bronił święty Tomasz. Już w czasach świętego Tomasza w XIII wieku były interpretacje, że Hiob nie powinien w tych swoich mowach do Boga mówić w taki wręcz bezczelny sposób, wołać. I święty Tomasz, który zna te wszystkie interpretacje, nawet wielkich ojców Kościoła, którzy z pewnym zażenowaniem patrzyli na Hioba, że on tak bezczelnie mówi do Boga wprost. A święty Tomasz powiedział jedno, mianowicie Hiob mógł tak naprawdę mówić, ponieważ każdy, kto mówi prawdę, bez względu na to, przed kim stoi, jest niepokonany. Każdy, kto mówi prawdę, bez względu na to, przed kim stoi, jest niepokonany. I Tomasz będzie bronił prawa do tego, że wobec takiego cierpienia człowiek nie może zamilknąć, musi pytać, musi poszukiwać, bo jeżeli jest w nim pragnienie odpowiedzi, to znaczy, że Bóg chce tej odpowiedzi człowiekowi udzielić, ponieważ każde pragnienie, które jest w nas zrodzone w sprawach dotyczących Boga, ono będzie zaspokojone i te pragnienia są nam dane po to, żeby człowiek znalazł. Aczkolwiek każdy musi przejść swoją niezwykłą drogę. A zatem, proszę Państwa, malum pene, zło kary, tak to się po łacinie, pene, malum pene, proszę Państwa, ono nas wprowadza w tematykę, które należy tutaj tak rozróżnić trzy rzeczy. Pierwsze, to zło dotyka naszego ciała, cierpienia. Cierpienie dla świętego Tomasza, ono może być różnego typu. Pierwszy, to jest, proszę Państwa, cierpienie naszych ciał, fizyczne. Ono jest związane z tym najbardziej podstawowym zmysłem, który jest zmysłem pierwszym, to jest zmysł dotyku. Święty Tomasz będzie bardzo mocno mówił, że dotyk jest tym zmysłem pierwotnym, to jest też najbardziej dziecięcy ze zmysłów, ponieważ człowiek poznaje na początku świat nie przez uszy, słuch czy wzrok, ale właśnie przez dotyk, przez dotykanie matki, przez smakowanie wręcz matki, przez bycie bardzo blisko. Stąd też wszystkiego typu grzechy związane z dotykiem, szczególnie w sposób i wobec najmłodszych, są tak bardzo tragiczne i wołające o reakcję. Ale ból fizyczny związany z dotykiem, on wskazuje na to, że człowiek gdzieś właśnie staje wobec jakiegoś intruza, wobec czegoś, co jest w stosunku do niego obce. Tomasz będzie dużo mówił o tym bólu fizycznym, ale przede wszystkim wskaże na jedną rzecz. Mianowicie ból fizyczny, on jest związany z czasem, a chodzi tutaj o czas teraźniejszy. Bo jeżeli mnie boli fizycznie, to ja jestem tutaj i teraz. I to jest ból, który dla Tomasza on jest doświadczeniem konkretu. Kiedy człowieka coś boli, to nie myśli ani co będzie, ani co było, tylko jest bardzo mocno, trzyma się tu i teraz. Każdy z nas to doskonale wie, kiedy go bolał ząb lub coś innego. Kiedy był bardzo i każdą minutę liczył. Ale ten ból, który Tomasz nazywa dolor, on nie jest najgorszy. Proszę Państwa, jest inny rodzaj bólu, poza fizycznym. Mianowicie to jest ból duchowy, psychiczny, który Tomasz będzie nazywał tristitia. To jest smutek. To jest ból ducha, który dla świętego Tomasza jest tym najgorszym bólem, który, wobec którego no, trzeba się zatrzymać i trzeba coś zrobić. Dlaczego taki problem jest ze smutkiem? Dlatego, że proszę Państwa, smutek bardzo skutecznie i konsekwentnie odrywa człowieka od jego życia, świata,
człowiek smutku w pewnym momencie nie jest tutaj, tylko gdzieś nagle zaczyna uciekać w jakieś przestrzenie czasu przyszłego jest ponad czasem. I wtedy jak wobec takiego człowieka jak stajemy, mówimy, ale posłuchaj, to taki człowiek jakby się budził. I święty Tomasz mówi, w smutku, takim smutku, który zaczyna coraz bardziej boleć, to jest bardzo też taki objaw, na który trzeba zareagować. Nie wolno tego zostawić. Ten smutek bardzo dużo rzeczy mówi, ale on też jest bardzo niebezpieczny, bo może się skończyć również wejściem, jak powie Tomasz, w totalną ciemność, aż w śmierć, kiedy człowiek zastyga. I dlatego też to jest jedyny rodzaj cierpienia, takiego cierpienia duchowego, w stosunku do tego, do którego Tomasz daje bardzo konkretną terapię. Tomasz nie daje zazwyczaj konkretnych rozwiązań, takich praktycznych, ale w tym wypadku mówi, są środki, które trzeba zastosować. Nie wolno w smutku zostać. I daje takich 5 sposobów. Na jego uważał, że to działa. Pierwsza sprawa to jest każda godziwa przyjemność. Kiedy to nie pomoże, taka godziwa przyjemność, należy, i powie Tomasz, wyrzucić siebie. Nie wolno tłumić. Kiedy człowieka boli, powinien rozmawiać, mówić, a nawet powie, jeżeli trzeba, to nawet krzyczeć. Nie wolno tłumić, nie wolno skrywać, nie wolno za fałszywym uśmiechem chować ogromnej rozpaczy, tylko trzeba wołać. Jeżeli to nie pomoże, to trzeba pójść do przyjaciela, do najbliższych i być z nim. Jeżeli to nie pomoże, czwarta rzecz to jest, proszę Państwa, i Tomasz ładnie to podkreśli, mianowicie wtedy kontemplacja. Bardzo trudna rzecz. Mówi, rzadko się to zdarza i przywołał nawet przykład świętego Grzegorza, który przerwał komentarz do Ezechiela, Grzegorza Wielkiego, właśnie z powodu bólu zęba. Nie był w stanie już dalej pisać. Kontemplacja jest trudna, jak człowieka boli. I ostatni sposób, najbardziej oryginalny, ale być może sprawdzony przez Tomasza, w takim wypadku zostaje kąpiel i sen. I wracamy z powrotem i trzeba robić, nie wolno się zatrzymać. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne, bo wielu ludziom się wydaje, że wobec cierpienia człowiek może tylko się schować, skryć i nie daj Boże pokazać na zewnątrz. A Tomasz mówi, trzeba, szczególnie ten ból, który dotyczy ducha, który dotyczy psychiki, który gdzieś w tych najbardziej, najgłębszych części człowieka, ta tristicja, ona musi być, trzeba zareagować, wobec cierpienia trzeba reagować. I tak, proszę Państwa, dochodzimy do pytania następnego, ponieważ kiedy nas boli, to w sposób naturalny, kiedy nas boli, pojawia się w naszej woli, pojawia się w nas, w naszej głowie pytanie, za jakie grzechy cierpię. Nawet mamy w języku polskim takie sformułowanie. Za jakie grzechy cierpię? Tak po prostu od razu uznajemy, że to jest związane z jakąś przewiną, z jakąś właśnie tutaj przestępstwem. I tak dochodzimy do bardzo ważnego tematu, jakim jest problem kary. I tutaj, dlaczego mamy w ogóle z tym problemem, z tym tematem ogromny problem? Dlatego, że proszę Państwa, kara łączy nam się w sposób naturalny od razu z kwestią sądownictwa, sądową. Kara jest nadana przez jakiś organ za jakieś przestępstwo. Natomiast dla świętego Tomasza, Tomasz kompletnie inaczej patrzył na karę, a na pewno nie ograniczał jej tylko do aspektu sądowego. Mianowicie kara jest to, proszę Państwa, to wszystko, co człowiek doświadcza tutaj i teraz, a równocześnie tego nie chce. To są wszelkiego typu doświadczenia bolesne na poziomie, mogą być bolesne na poziomie ciała, ale również ducha, a których człowiek nie chce. I dlatego też dla świętego Tomasza, Tomasz będzie w ten sposób rozważał w ogóle karę, owa pena. Jest to wszystko, co nas boli, a czego nie chcemy. I tak mamy na przykład w języku angielskim właśnie pain, ból, wywodzi się właśnie od łacińskiego pena, od kary. Jest wręcz właśnie taka jest etymologia, bardzo ściśle połączone. To wszystko, co nas boli. I tutaj święty Tomasz, zastanawiając się nad karą, da bardzo ciekawy cały traktat na temat z historii, czy też z teorii kary. Czy kara w ogóle jest czymś dobrym? Czy kara jest czymś właściwym? Czy należy karać w ogóle?
I tak tutaj Tomasz idzie w takim bardzo ciekawym aspekcie, który współcześnie jest wspierany również przez dzisiejszych prawników, karnistów. Mianowicie Tomasz pokazuje różnego typu aspekty kary. Jest, proszę Państwa, tak zwany ma system mieszany w teorii kary. Mianowicie jest aspekt retrybucji, a mianowicie jeżeli ktoś w czymś zawinił, to kara ona powinna być nadana ze względu przede wszystkim na dobro ofiary, ale również dobro porządku społecznego, zgodnie z taką zasadą rzymską, culpa per penam ordinetur, a mianowicie wina jest porządkowana przez karę. Wina, która wprowadza zawsze pewien nieporządek, jest na nowo regulowana za pomocą odpowiedniej peny, odpowiedniej kary. Dlatego święty Tomasz powie, kara rzeczywiście jest, ma aspekt retrybucji, czyli pewnego odwetu wydanego przez bardzo konkretną władzę sądowniczą, który przywraca porządek. I to jest ważne. Tomasz bierze pod uwagę to, że ofiara, która jest, dajmy, tutaj w jakiś sposób cierpi, ona ze sprawiedliwości domaga się przywrócenia porządku, tego, żeby pewien ład został przywrócony. To jest wbrew pewnym nowoczesnym teoriom, tak zwanym abolicjonistycznym, którzy uważają, że kara jest niepotrzebna i nie powinno się w ogóle karać ani przestępców, ani nikogo, tylko powinno się stosować prewencję, albo ogólną, albo szczegółową. Tomasz mówi, retrybucja jest ważna ze względu na naturalny odruch, jakim jest chęć odwetu, ale również odwetu, który jest przywróceniem pewnego porządku. Ale święty Tomasz będzie mówił również o kwestiach prewencji. Mianowicie kara ma również aspekt leczniczy. A mianowicie prewencja, która i dotyczy grupy, może być grupy takiej całej rodziny, pewnej grupy, albo też szczegółowej, mianowicie bezpośrednio dotycząca przestępcy. Dlatego też Tomasz mówi, że kara powinna mieć te dwa aspekty. Retrybucji, ale również prewencji. Tej, która właśnie leczy. Jest tą karą lekarstwem. Już widzimy w tym bardzo prostym rozróżnieniu, że kara jest o wiele szerszą rzeczywistością, ponieważ dla nas zazwyczaj łączy się to z jakimś doświadczeniem albo komuś dajemy karę za jakieś przewinę. Natomiast mówi, tak, kara ona przywraca, ale również kara powinna mieć aspekt leczniczy i dla grupy. Dlatego też w średniowieczu te kary, prewencja ogólna była bardzo ściśle stosowana. Teraz odchodzi się od tego. Natomiast również mamy prewencję szczegółową bezpośrednio dotyczącą osób. I to jest drugi rodzaj, proszę Państwa, kary, o którym Tomasz mówi, ale jest jeszcze trzeci rodzaj kary. A mianowicie, tak jak mówię, jest kara dla winowajcy za przestępstwo. Jest kara, dajmy, dla grupy jako lekarstwo. Na przykład jako coś, żeby odstraszyć. Ale jest jeszcze trzeci rodzaj kary, mianowicie ona się nazywa fachowo pena satisfactoria, czyli kara zadośćuczynienia, zadośćuczyniająca, tak powinno się to właściwie przetłumaczyć, a mianowicie to jest taki rodzaj kary, którą jest tylko, ona się odbywa między ludźmi, którzy są połączeni ze sobą węzłami przyjaźni i wielkiej miłości, kiedy jakaś osoba, która sama jest niewinna, bierze na siebie karę kogoś innego, tego kochanego. Choćby niech to będzie, bierze na siebie dług swojego przyjaciela. I wtedy ta pena satysfaktoria, ta kara, która jest zadośćuczynieniem, ona jest dobrowolnym przyjęciem motywowanym miłością. I ta kara, ona wskazuje nie tyle nawet na przestępcę, tylko wskazuje przede wszystkim na wielką miłość przyjaciela. I ten rodzaj, proszę Państwa, kary, tej trzeci, on jest stosowany, kiedy mówimy o śmierci Chrystusa. Ponieważ Chrystus, umierając, nie przyjął kary jako retrybucji, ponieważ nic nie popełnił, żadnej winy. Nie przyjął jako lekarstwa, ponieważ jego natura, poczęta bez grzechu, nie potrzebowała tego i on nie potrzebował takiej prewencji. On całą tą karę przyjmuje w aspekcie przyjaźni i miłości za człowieka, tego, którego kocha. I dlatego też dla świętego Tomasza ten aspekt rozumienia przyjaźni, w ogóle w rozumieniu tego, co się dzieje na krzyżu, co się dzieje w ostatnich momentach i cierpienia Chrystusa, jest jedyną właściwą perspektywą. Bez tego
bez tej perspektywy trzeciej, tej przyjaźni, zadośćuczynienia, spojrzymy na Boga jako na tego, który mści się na Chrystusie albo stosuje dziwną terapię na Chrystusie. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest kara, którą sam Chrystus przyjął jako przyjaciel za przyjaciół, jako ten, który kocha za tych, którzy są przez Niego całkowicie kochani. I to jest trzeci rodzaj kary, który jest zrozumiały jedynie w przestrzeni miłości, w przestrzeni bardzo bliskiej relacji. Bez tego człowiek nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś bierze na siebie karę kogoś innego. To niech on cierpi. Ale przyjaciel nigdy nie zada nawet takiego pytania, tylko sam weźmie i będzie bardzo blisko. I to jest jedyna perspektywa, która nas otwiera na kwestię Chrystusa. I święty Tomasz, pokazując choćby te trzy rodzaje kary, również pokazuje, że również cierpienie jako kara może być rozumiana na wiele sposobów, ponieważ są całkowicie różne perspektywy w spojrzeniu na to wszystko. I teraz, proszę Państwa, spójrzmy krok dalej, ponieważ, tak jak mówię, ciało na cierpienie reaguje bólem, wola reaguje nie chce. Traktuje to jako karę. Natomiast intelekt zadaje pytania, ale kto za tym stoi? Dlaczego w ogóle to cierpienie przychodzi na mnie? Dlaczego w ogóle cierpimy? Kto jest tym, który pozwala na to, żeby cierpienie zaistniało? I to jest, proszę Państwa, wielkie pytanie, które zaczynamy kierować i krzyczymy to pytanie w kierunku Boga. I teraz, co robi z tym pytaniem święty Tomasz? Byśmy powiedzieli, może odpowiedział, że Bóg działa jako sędzia. Ten obraz jest dla świętego Tomasza, nie jest obrazem surowym, tylko jest obrazem, który mówi jedną rzecz, że Bóg działa jak sędzia, a zatem działa jak ten, który nie działa pod wpływem emocji, tylko on spokojnie wszystko wyważa. Jeżeli spotyka nas kara, to nie jest ona wymierzona przez jakiegoś szaleńca, który działa w emocjach i chce po prostu zaspokoić swoje pragnienie odwetu, ale działa jak sędzia, który jest tym, który bardzo roztropnie, sine ira et studia, czyli bez gniewu i bez względu na osoby, działa w sposób sprawiedliwy. I mówi, rzeczywiście Bóg jest jak sędzia, ale mówi, ale to nie to. Więc daje inny obraz, że Bóg działa jak lekarz. O! I wszystkie te cierpienia, to wszystko jest pewną formą remedium, pewnego lekarstwa. I on jest tym, który się zbliża i nawet jest to lepszy obraz niż sędziego, bo sędzia jest pewien dystans. Natomiast lekarz się zbliża, bada i również wymierza jakąś terapię, która może być nieprzyjemna. Ale Tomasz mówi, to też nie jest dobry obraz, bo to jest jeszcze coś innego. I wtedy powie, że jedynym rozwiązaniem w spojrzeniu na tego Boga, który staje wobec cierpienia, którego nie jest źródłem, nie jest przyczyną, podobnie jak nie jest przyczyną zła, mówi jedynym obrazem, to jest obraz Ojca. To jest Ojca, które kocha swoje dziecko i które również jest świadome zła, które się dokonało, również za sprawą tego dziecka. Ale to jest Ojciec, to nie jest sędzia, który jest dystansowany, czy lekarz, dla którego pacjent jest zazwyczaj osobą obcą, mimo że się troszczy i pochyla, ale to jest Ojciec, który widzi coś więcej. Proszę Państwa, ja Wam chciałam tutaj zaproponować taki obraz, który Tomasz daje taką inspirację, kiedy on zastanawia się, w jaki sposób Bóg zadziałał na grzech Adama i Ewy, na w ogóle na grzech człowieka i jak działa na nasz grzech. Bo my popełniamy grzechy. Jak on działa, jak reaguje? Czy jak sędzia, który wydaje wyrok? Czy jak lekarz, który od razu tutaj terapię? Mówi, działa jak ojciec. A mianowicie wyobraźmy sobie, proszę Państwa, taką sytuację. Dobrze jest ruszyć tutaj wyobraźnią, skoro to wyobraźnię mamy. Mianowicie wyobraźmy sobie sytuację, że jest dom. I w tym domu są dzieci. Te dzieci się bawią. W pewnym momencie widzą w sali, w pokoju, piękną wazę, która stoi na pewnym postumencie. Ta waza jest bardzo cenna. To jest też waza, która ma być
później wielkim takim dziedzictwem, które dzieci mają dostać po to, by mieć pieniądze i się pięknie ustawić. To jest cały tutaj testament. A w drugim pokoju jest ojciec, który spokojnie pracuje. W pewnym momencie te dzieci, wiedząc o tym, że ta waza jest bardzo cenna, wiedząc również, mając ogromną ochotę, żeby się bawić w tym pokoju, w pewnym momencie nagle świadomie, nieświadomie, poprzez swoją nieuwagę, głupotę, przewracają i ta waza się tłucze. Przy okazji te dzieci się kaleczą. Ojciec słyszy w pokoju to, co się dzieje i wie doskonale, co się stało. W tym czasie to jest ten moment najbardziej trudny dla większości, właśnie w większości relacji, mianowicie dzieci zaczynają myśleć, co to będzie. Zbiliśmy wazę, tata nam mówił, że nie mamy ruszać, to się stało, co więcej, żeśmy się pokaleczyły i człowiek w takim stanie zaczyna w sposób naturalny projektować, co się stanie. Pewnie przyjdzie, będzie krzyczał, a może coś innego, może po prostu odda nas gdzieś, pozbędzie się i ludzie zaczynają projektować różne rzeczy, co ten ojciec zrobi. W tym czasie, proszę Państwa, ojciec również zastanawia się, w jaki sposób zadziałać w tej relacji, w tej sytuacji, ponieważ, proszę Państwa, mamy coś bardziej trudnego, bo to nie jest tylko zbita waza, ale to jest i rozbita waza, która jest wielkim skarbem i miała być tym darem bezcennym. Równocześnie mamy rozbito, proszę Państwa, również dzieci, które są pokaleczone przez to, co się stało. Ale trzecia rzecz to jest, proszę Państwa, i to jest najtrudniejsza rzecz, to jest mianowicie zepsuta relacja. To jest to nieposłuszeństwo, które sprawiło, że dzieci się sprzeciwiły i one wiedzą i się boją, a ojciec bardzo kocha i wie również, że w dzieciach to jest. Świadomość tego, że zraniły. I dlatego też ojciec staje przed aż przez takimi trzema sytuacjami, które trzeba naprawić. Skleić wazę, pomóc dzieciom i przede wszystkim na nowo odbudować tą relację, która została naruszona, nie z jego powodu, ale którą on bardzo głęboko bierze w siebie. I dlatego też święty Tomasz, kiedy będzie o tym mówił, powie, że wtedy, kiedy już ojciec wyjdzie, dzieci będą stały i patrzyły, co się stanie, to wtedy też zrobi to samo, co zrobił Chrystus, kiedy w Wieczerniku zrozumiał, zobaczył, że został zdradzony przez Judasza. Mianowicie wtedy wstał, uklęknął i zaczął obmywać stopy. Zaczął być bardzo blisko tych swoich uczniów. Jak dziecko zaczął ich po prostu dotykać i być bardzo blisko. Zaczął im służyć. I odpowiedzią Boga na grzech człowieka jest zawsze miłość Syna. Jest Chrystus, jest osoba Chrystusa. I to jest to, co święty Tomasz będzie mówił, cały czas ustawiał, mianowicie reakcją Boga i wyrazem, największym wyrazem gniewu Boga jest po prostu miłość Syna. I tak się wyraża. Gniew Ojca to, że klęka i zaczyna służyć, dotykać i się martwi. I święty Tomasz będzie rozwijał coraz bardziej, proszę Państwa, ten wątek, kiedy będzie się zastanawiał, dlaczego w ogóle dopuścił, czy też właśnie stało się to cierpienie, które przychodzi na człowieka, to będzie bardzo mocno bronił tezy, że każde cierpienie, które człowiek doświadcza tu i teraz, ono jest czymś, co może być źródłem nie tylko dobra, ale większego dobra. I to jest bardzo ważna rzecz, mianowicie, że każdy dopuszczenie pewnego zła, które człowiek doświadcza, jest związane z dobrem, z większym dobrem. I teraz, proszę Państwa, zróbmy pewien krok, ponieważ księża już rozdają karteczki, gdzie można zapisywać pytania, ale jeszcze poczekajcie chwileczkę, aż dokończymy. Proszę Państwa, ważna rzecz dla świętego Tomasza, kiedy będzie się zastanawiał, dlaczego cierpimy, dlaczego nas spotyka cierpienie, to powie jedną rzecz, mianowicie nie wiemy,
Nie wiemy, dlaczego ludzie cierpią, dlaczego my cierpimy, i powie jedną rzecz, która chyba jest najbardziej zaskakująca dla współczesnego czytelnika. Powie, to nie wiemy jest wyrażone przez to, że aż jest 7 różnych motywów, które mogą stać, dlaczego cierpimy, dlaczego spotyka nas cierpienie. Ale to nie jest po to, żeby sobie, proszę Państwa, znaleźć w tej liście siebie, tylko jest po to, żeby pokazać, że naprawdę nie jest motywem to, że cierpimy, motywem jedynym Boga, nie jest kara tutaj za jakiś grzech, przestępstwo, które człowiek zrobił, tylko Tomasz powie, że może być aż 7 różnych motywów i wymieni karę, która jest tutaj jasnym uporządkowaniem pewnego bałaganu spowodowanym przez nas samych, przez grzech człowieka, przez przestępstwo, ale może to być również lekarstwo, może to być również pouczenie, może to być okazanie chwały Bożej, jak to ma miejsce, pamiętacie, w scenie biblijnej uzdrowienia niewidomego. Może być to, jak powie w przypadku świętego Pawła apostoła, może to być ochrona przed jakimś złem, które mógłby popełnić. Tutaj chodzi o pychę, to sam święty Paweł o tym mówi w drugim liście do Koryntian, ale również może być to próba. I to jest Hiob. I będzie bronił i w przypadku świętego Pawła, i Hioba, będzie mówił jasno, i Hiob swoje cierpienie nie cierpiał z powodu grzechów jakichkolwiek. On był całkowicie niewinny. I nie wolno nawet patrzeć w ten sposób. I jakiekolwiek wyjaśnienie, które mówi Hiob cierpiał, ponieważ na pewno zgrzeszył, bo tylko taka interpretacja wydaje się możliwa, dla Tomasza jest wręcz bluźnierstwem. I to jest bardzo ciekawe, że w tym komentarzu do Hioba święty Tomasz będzie mówił o tym, że problem tych przyjaciół Hioba nie polegał na tym, że oni mówili nieprawdę. Bo oni snuli domysły, dlaczego cierpi. No pewnie zrobił to i tamto. Tylko Tomasz powiedział jedną rzecz. Największym grzechem tych przyjaciół Hioba była jedna rzecz, mianowicie, że oni stanęli w miejscu Boga i chcieli wyjaśniać drugiej osobie, dlaczego cierpi. Stanęli w miejscu Boga, tam, gdzie tylko sam Bóg mógł objawić, i Bóg na końcu, jak pamiętacie, to jest piękna scena, kiedy w pewnym momencie Hiob mówi: dotychczas znałem Cię ze słyszenia, a teraz zobaczyłem. I zamilknął. I Tomasz powie, w tym momencie on wszystko zrozumiał i wszystko zobaczył, ponieważ to cierpienie może wyjaśnić tylko sam Bóg. I to samo powtórzy w przypadku Pawła, jak pamiętacie w 12 rozdziale drugiego listu do Koryntian, gdzie Paweł opowiada swoją historię o tym, że cierpiał z różnych stron, od ludzi, od wojsk, od katastrof, i jakoś to wszystko znosił. Bo cierpienie takie zewnętrzne można jakoś znieść. Ale miał również oścień dla ciała, który nie dawał mu. Źródło cierpienia było w nim. Ten ból był w nim i nie chciał go. Był w stanie cierpieć od ludzi, od morza, od przyrody, od demonów, od wszystkich naokoło. Ale miał ten cierń w sobie. Siostra biblistka pewnie mogłaby powiedzieć, jakie są różne interpretacje tego ciernia, ale jest jedna rzecz, że w tym momencie, kiedy tak krzyczał Paweł, a Tomasz powie, tak, on mógł krzyczeć i powinien krzyczeć, ponieważ wobec cierpienia nie wolno siedzieć, tylko trzeba wołać, powie, w tym momencie sam Chrystus mu objawił ex revelatione, moc słabości się doskonali, wystarczy Ci mojej łaski. I w tym momencie to objawienie sprawiło, że Paweł kompletnie inaczej spojrzał na to wszystko, co się wydarzyło w nim. Duchowe uzdrowienie w nim nastąpiło. I dla świętego Tomasza ten moment Boga, który sam chce objawić człowiekowi tajemnicę cierpienia, to jest moment najbardziej intymny, wręcz moment sakralny. Proszę Państwa, to jest mocne takie utarcie naszego pysznego ludzkiego nosa, bo my byśmy bardzo chcieli wyjaśniać ludziom, dlaczego cierpią. Chcielibyśmy się zajmować i mówić, no pewnie dlatego, albo dlatego, albo dlatego, a to. A tutaj się okazuje, że nie. Proszę Państwa, to jest misterium, które wydarza się między człowiekiem cierpiącym a samym Bogiem. I zadaniem człowieka jest podprowadzanie cierpiących nie do naszej odpowiedzi,
ale podprowadzanie do Boga, ponieważ i powiedzenie Mu, tak możesz odkryć tajemnicę. Być może w tym odkryciu odkryjesz pragnienie uzdrowienia. Może odkryjesz niezwykłą moc tego cierpienia. Może okaże się, że spojrzysz kompletnie inaczej na to cierpienie, ale żaden z ludzi ci tego nie powie. To jest wielkie misterium, które Bóg czyni takim miejscem, gdzie ludzie może się spotkać bezpośrednio z człowiekiem. Być może dlatego, że w cierpieniu człowiek przestaje udawać, że jest tu i teraz. Że nagle wszystkie te rzeczy, które są fundamentalne, one wszystkie się właściwie układają. I święty Tomasz będzie bardzo mocno bronił tego misterium spotkania Boga i człowieka, człowieka cierpiącego, a równocześnie będzie też się zastanawiał nad tym, a co z naszymi ranami, z tym całym cierpieniem, które już teraz tak bardzo nas dotyka, które jest, bo ono jest prawdziwe. Ci ludzie XIII-wieczni, ci wielcy teologowie, oni, proszę Państwa, byli realistami, ale też mieli ogromny szacunek do cierpienia ludzkiego. I szacunek do cierpienia ludzkiego wymaga również powiedzenia tego, że to cierpienie, ono później w niebie, te wszystkie rany, one nie znikną. Bóg nie machnie ręką i powie, no daj spokój, tak było na ziemi, no cóż, przestań. Jakie tam cierpienie? Bo to by było ogromne poniżenie dla tego, co człowiek cierpiący znosi na ziemi. Dlatego Tomasz mówi, nie, te rany to wszystko, co człowiek nosi, oddane Bogu, przeniknięte przez Boga, one nie znikną, wręcz odwrotnie. One będą jeszcze bardziej widoczne, one będą świecić, one będą błyszczeć pięknem, niezwykłym. Dlatego Tomasz mówi, najbardziej pięknie będzie świecił Chrystus w swoich ranach. I dlatego rany Chrystusa nie zniknęły. Po zmartwychwstaniu one ciągle są, bo stają się klejnotami. I dla świętego Tomasza to było wytłumaczenie, że rzeczywiście te rany, one będą świecić, ale jeszcze nie potrafił do końca jakoś znaleźć metafory swoim studentom. Jak to opisać? Jak to pokazać? I z pomocą przyszedł Tomaszowi inny, wybitny doktor Kościoła, święty Bonaventura, który również się zastanawiał nad tą kwestią, czy ciało nasze po zmartwychwstaniu będzie miało te rany, czy też nie będzie miało. Czy będą ślady tych naszych cierpień, czy też nie. I doszedł do wniosku, że będą. Ale równocześnie Tomasz ciągle obok mówił Bonaventuro, no ale wiemy doskonale, że kiedy rozbijemy jakiś talerz, jakieś naczynie, kiedy je skleimy na nowo, nawet jeżeli ktoś doskonale w sposób boski sklei, to jak damy pod światło, to zostaną te rysy, będą widoczne. A zatem może lepiej, jakby w ogóle nie było tego wszystkiego. A Bonaventura mówi, to prawda, ale Bóg nie ukryje tych rys, tylko zrobi coś, co my współcześnie nazywamy w sztuce ceramicznej z japońskiego kintsugi. A mianowicie to jest taka sztuka, gdzie rozbite naczynia skleja się za pomocą szlachetnych metali. Możecie sobie, proszę Państwa, kiedyś zobaczyć takie naczynie, które jest sklejone materiałem droższym niż sama ceramika. Jak sobie zobaczycie te kintsugi, pytałem już niektórych historyków sztuki, jak możliwe, że Bonaventura na to wpadł, że człowiek po zmartwychwstaniu będzie jak sklejony złotem, łaską, piękna waza i będzie błyszczał tym złotem, będzie się wręcz chlubił tym. I pytałem się historyków, jak Bonaventura na to wpadł? Nie wiedzą, ponieważ jest to sztuka, która się pojawia w XVI wieku, dopiero ceramiczna, więc geniusz być może naszych wielkich teologów, on rzeczywiście tą fantastyczną intuicję pokazał, gdzie rany przestają nas oszpecać, a stają się naszą chlubą. Te nasze historie, które są bolesne, cierpienie, przeniknięte przez Bożą łaskę, staną się miejscem, które nie tylko sprawią, że będziemy żyli i chlubili się, ale one staną się ozdobą. Niezwykła intuicja, bo ona pokazuje, jak ogromny szacunek i do cierpiących, ale również ogromny szacunek do tego cierpienia, które my teraz mamy i które przeżywamy.
I święty Tomasz idzie jeszcze dalej, kiedy zastanawia się nad tym wszystkim i mówi taką jedną, kolejną rzecz, mianowicie tym, który pozwala nam to wszystko zrozumieć, pojąć, jest Chrystus, który nie tylko na sobie to wszystko zniósł, ale proszę Państwa, Chrystus po śmierci nie porzucił swojego ciała, ale Jego ciało uwielbione jest z Nim. Jego ciało uwielbione, ono również jest tym miejscem, w którym nasze ciało się spotyka. Dlatego też cierpienie nasze są zarazem cierpieniami uwielbionego ciała Chrystusa. Jego doznania, nasze doznania, one nie są mu obce. On sprawia, że nasze cierpienie może stać się tym, który nie jest przyczyną dobra, ale może stać się okazją do zaistnienia wielkiego dobra. I dlatego też święty Tomasz przesuwa pytanie, dlaczego cierpię, na pytanie, po co cierpię. Człowiek, który wchodzi i daje się w tej niezwykłej relacji, która jest relacją bardzo intymną, bardzo duchową z Bogiem, zamiast zadawać pytania dlaczego, zaczyna zadawać pytanie po co, Panie? Jaki jest w tym cel? Co mam zrobić? To jest po raz kolejny odpowiedź na to, że wobec cierpienia nie można pozostać obojętnym. Bo cierpienie bez Boga, ono człowieka nie uszlachetnia. Ono człowieka po prostu przygniata. Natomiast cierpienie, które jest przeżywane, kontemplowane, odkrywane z Bogiem, wprowadza w jakieś kompletnie nowe regiony, które tylko cierpiący jest w stanie odkryć. Ja nie jestem w stanie i myślę, że nikt nie jest w stanie tutaj na ziemi dać odpowiedzi, dlaczego ktoś cierpi, po co ktoś cierpi. Natomiast ten człowiek ma niezwykłą przestrzeń do tego, żeby wejść w jakieś kompletnie nowe rzeczywistości i duchowe, i prawdziwe. Dlatego też nie dziwi nas, jak często obserwujemy wielkich ludzi, którzy strasznie cierpią, a równocześnie są piękni. Którzy są o wiele bardziej pełni życia niż my, którzy jeszcze jakimś tam zdrowiem się cieszymy. I na koniec, proszę Państwa, tego mojego krótkiego wykładu, bardzo ogólnego, powiem jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie święty Tomasz mówi, że tym, co czyni człowieka, każdego człowieka, bez względu na to, w jakim jest stanie pięknym, to jest, proszę Państwa, uśmiech. To jest niezwykłe odkrycie Tomasza, że człowiek uśmiechając się staje się piękny i ten uśmiech, który dotyka, jest na twarzy również tych, którzy przechodzą wielkie doświadczenie, on jest w stanie zmieniać ludzi w koło. Szczególnie tych, którzy myślą, że są zdrowi, spełnieni, że nic ich nie spotka. Niezwykła tajemnica i proszę Państwa, ja chciałam tylko Was tak troszeczkę w to wprowadzić i mam nadzieję, że tutaj nie powiedziałem za dużo. Ponieważ przy cierpieniu raczej lepiej powiedzieć nieco mniej. Dobrze, bardzo dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy ojcu profesorowi za pasjonujący wykład i to nie jest rzecz częsta, nie zdarza nam się często podczas jednego wykładu usłyszeć tyle tak bardzo mądrych i konkretnych rzeczy, bo to była godzina niesamowicie głębokiej, pięknej teologii, ale jednocześnie tej teologii bardzo bliskiej życiu. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Tutaj nam się pojawiają pytania. Pytanie pierwsze. Czy każde cierpienie należy przyjąć jako krzyż? Kiedy z cierpieniem walczyć, na przykład przez modlitwę, a kiedy je przyjąć? Czy to jest jakieś osobiste już rozróżnienie? Proszę Państwa, wracając do mojego, tej ostatniej konkluzji, którą wspomniałem, to każdy, kto cierpi, powinien odkryć, proszę Państwa, w modlitwie, w kontemplacji, we własnym kontakcie, jaki jest cel tego wszystkiego, ponieważ generalnie każde cierpienie to wszystko, co
nas spotyka, czego nie chcemy, możemy spokojnie jak najbardziej łączyć z cierpieniem samego Chrystusa, tym bardziej, że trzeba powiedzieć jasno, Chrystus bardziej cierpi w tym wszystkim, niż my cierpimy. I On jest pierwszy, który w tym wszystkim boleje, ponieważ my mamy niezwykłą zdolność uciekania. I choćby taka jedna rzecz uciekania w ogóle nawet od cierpienia, od rzeczywistości cierpienia w różnego typu przestrzenie, jest niezwykła obserwacja Tomasza dotycząca cierpienia ciała Chrystusa na krzyżu, gdzie on powie wprost, że święty Tomasz nie zastosował żadnych, święty Pan Jezus nie zastosował żadnych technik, żeby ulżyć swoim cierpieniu. My możemy zastosować różnego typu, nie wiem, jakieś medytacji, tutaj hipnozy czy coś, żeby nie odczuwać. Są tacy specjaliści. Natomiast Chrystus pozwolił swojemu ciału, każdemu zmysłowi w sposób stuprocentowy doświadczyć tego, co się dzieje. Dotykowi, wzrokowi, wszystkiemu, każdemu zmysłowi. I to jest tak, że to cierpienie, które nas spotyka, jest tym, co pierwsze jest przeżywane przez samego Chrystusa. I to jest też moc Kościoła. Ciała mistycznego Chrystusa. Natomiast to jest też droga do wejścia w wielkie pytania i w odkrywanie. I na pewno nie udzieliłbym żadnej jakiejś takiej bardzo, bardzo konkretnej odpowiedzi wprost wspominającej, natomiast jasno kierujące na osobę Syna Bożego. Kolejne pytanie. Co powinniśmy robić z cierpieniem skandalicznym, które się wydarzyło na przykład w Holokauście? Czy tutaj zadziało się zadośćuczynienie, czy też jest to uleczone? Co z ranami ludzkości nieuleczonymi? Proszę Państwa, w przypadku Holokaustu, czy w przypadku, ja myślę, że tych wszystkich cierpień, które są nie do pojęcia i nie do wyobrażenia, nie ma innej odpowiedzi niż wskazanie wydarzeń, pasji Chrystusa ukrzyżowanego. To jest, nie ma słów, nie ma żadnej mądrej wypowiedzi takiej, która by łatwo to wszystko wyjaśniła. Oczywiście teologia w przypadku Chrystusa, mając na względzie całość dzieła zbawczego, może snuć refleksję, ale naprawdę czyni to pokornie. Natomiast w przypadku takiego cierpienia nie wolno się mądrzyć. To jest iż szacunku do i ofiar, i tajemnicy, a równocześnie trzeba wskazać, jak bardzo ten Holokaust nam uświadomił to, co wydarzyło się na Golgocie, gdzie Chrystus oddał się w ręce ludzi i to ludzie przedstawili swoją antytwórczość. I na Holokaust można spojrzeć spokojnie jako na moment, w którym człowiek objawił się jako antytwórca w swojej całej maestrii, brutalności, przemocy i do czego człowiek jest zdolny. Człowiek, to się wydarzyło rękami ludzi, to samo, co wydarzyło się na Golgocie. Piękne są słowa świętego Franciszka, że nawet demony nie ukrzyżowały Chrystusa. Zrobili to ludzie. I to jest, proszę Państwa, ja też staram się mówić niektórym, szczególnie którzy pracują z osobami cierpiącymi, że są takie cierpienia, że trzeba się właściwie zachować. Wobec, tak jak powiedziałem, wobec cierpienia takiego nędzy trzeba po prostu, Tomasz powie, trzeba się uczyć cierpliwości i być, towarzyszyć po prostu. No, starzejemy się, chorujemy, takie już jest życie. Wobec cierpienia naszego konkretnego zadajemy pytania, szukamy, modlimy się, szukamy pomocy. Natomiast wobec cierpienia skandalicznego nie daj Boże, żeby ktoś się mądrzył, wyjaśniał, tylko to jest, proszę Państwa, moment na obecność, na ten podstawowy, realizację tego podstawowego zmysłu, jakim jest dotyk. To jest po prostu trzymanie za rękę, to jest bliskość. Coś, co jest najbardziej podstawowe i najbardziej fundamentalne. Dlatego wobec cierpienia skandalicznego, zła skandalicznego, jedyną odpowiedzią jest wskazanie na Chrystusa, bo to jest jedyna analogia. Jedyne wyjaśnienie. Nie ma innego wyjaśnienia. Po prostu nie ma. I nikt, jeżeli ktoś próbuje, to myślę, że najprawdopodobniej się mija z prawdą, ale wobec cierpienia skandalicznego nie ma wyjaśnienia. To jest Chrystus cierpiący.
co ojciec myśli na temat cierpienia, które przynosi COVID-19? Co Kościół na tym, w tym wydarzeniu mówi? Proszę Państwa, to jest wydarzenie, które osoby wierzące spokojnie mogą odczytywać w bardzo konkretnej własnej przestrzeni duchowej. Myślę, że pandemia dla wielu ludzi jest niezwykłą okazją. Właśnie wierzący może zrobić z takim złem, którego spotyka, złem naturalnym. Może to uczynić jako okazję do zaistnienia bardzo konkretnego dobra. Tego dobra bardzo wiele ja doświadczam. Widzę, jak ludzie się zmieniają, przeżywają wierzę, tą pandemię i tak można. Mi się wydaje, że dla wielu osób jest to, pandemia jest właśnie takim złem skandalicznym, kiedy tracą swoich najbliższych, więc raczej ja bym towarzyszył. Dla innych jest to po prostu, przechodzą obojętnie, się w ogóle tym nie przejmują, mówiąc, a to w sobie ktoś to wymyślił wszystko. Natomiast ja widzę i też po sobie, ale też obserwując innych, że to może być niezwykła okazja do wielkiego dobra, momentu rekolekcji, momentu przemyślenia, ale momentu też głębokiej takiej przemiany Kościoła. Bo proszę Państwa, Kościół nasz się zmienia, nasza wspólnota, choćby przez to, że bardzo wiele osób po raz pierwszy zadaje sobie pytanie, co znaczy być wierzącym, co znaczy moje uczestnictwo, jak mam przeżywać swoją wiarę, choćby przez środki komunikacji, jak bardzo, i to jest proszę Państwa niezwykła rzecz, jak bardzo wie, że nikt mi już nie jest w stanie zastąpić, bo dotychczas mogłem przyjść sobie do kościoła i niósł mnie tłum. W tym momencie z wiarą jest jak z jedzeniem. Proszę Państwa, nikt za mnie nie zje, muszę sam zjeść. Nikt za mnie nie będzie wierzył, poznawał Chrystusa, sam muszę to zrobić. I dla wielu ludzi ten czas dla człowieka wierzącego, każde takie doświadczenie może być i musi być okazją, bo inaczej go przygniecie. Dla nas musi być to okazja do szukania gigantycznego dobra i przemiany tego czasu w coś, co będzie nas później jeszcze niosło przez wiele lat. Myślę, że dla osób wierzących to jest niezwykłe takie, niezwykłe rekolekcje. Myślę, że moi tutaj też gospodarze też to potwierdzą, że to może być błogosławiony czas. No. A cierpienie ludzi niewierzących, jak pomóc tym, którzy nie mają oparcia w Bogu? Bardzo, proszę Państwa, bardzo trudny temat. Pamiętajmy o tym, że jeżeli widzimy cierpienie drugiego człowieka, to każda krzywda, czy każdy brak, który człowiek drugi ma, to może brak na zdrowiu, on zawsze coś do nas mówi. To jest ważna rzecz, że proszę Państwa, jeżeli ktoś z nas widzi ból, to nie po to, żeby obserwować, być gapiem, czy też tylko się tak, o Boże, jak im ciężko. Proszę Państwa, dla nas, szczególnie dla chrześcijan, to jest zawsze moment, dlaczego Panie Boże pozwalasz mi widzieć to zło? Dlatego, żebym zareagował. Miłosierdzie, jak powie święty Tomasz, polega na tym, że człowiek krzywdę innego bierze na siebie, zaczyna to cierpienie tego człowieka przeżywać w sobie. Bardzo często człowiek cierpiący, proszę Państwa, on ma, to jest, tak jak powiedziałem, sanktuarium, to jest przestrzeń wyjątkowa. Natomiast bardzo często to, czego potrzebują, to potrzebują naszej obecności, która jest ewangelizacją nie poprzez słowa, tylko ewangelizacją poprzez czyny. My żeśmy się, proszę Państwa, przyzwyczaili, że działamy tylko słowami, a pamiętajmy, że Chrystus większość swojego życia działał i głosił czynem. 30 lat. Dopiero na końcu, jak się okazało, że człowiek rzeczywiście jest głuchy, to zaczął jeszcze na końcu krzyczeć do człowieka, ale głosił czynami. Głosił prawdę czynem. Dlatego też w średniowieczu Tomasz będzie bardzo jasno mówił, że człowiek ma dwa sposoby mówienia prawdy. Przez usta albo przez czyny. I człowiek mówi prawdę czynami, kiedy działa sprawiedliwie, kiedy każdemu człowiekowi oddaje to, co ten człowiek potrzebuje i czego pragnie, jakie jest dobro. I mi się wydaje, że przychodzi czas, szczególnie wobec osób niewierzących, że proszę Państwa, trzeba zacząć ewangelizować czynami. To jest trudniejsze. Bo słowa są, można mówić, ale ewangelizacja czynem jest trudniejsza, ale ona jest wymagana i Bogu dziękować za osoby niewierzące, które nie wierzą naszym słowom.
które nie wierzą naszym zapewnieniom, obietnicom, pięknym, różnym rzeczom, które gadamy, ale uwierzą czynom. I to jest moment, kiedy zaczyna się ewangelizacja czynami. W świecie, który jest, ma nadprodukcję słów. Teraz powinienem skończyć. No właśnie, świat jest taki, jaki jest i tutaj dwa ostatnie pytania, one chyba są taką prośbą o kolejny mini wykład. O, jeszcze jedno pytanie, dziękuję. Czy teoretycznie mógłby istnieć świat bez grzechu, cierpienia? Czy pierwotny raj mógł być punktem wyjścia i dojścia? I drugie pytanie się też z tym łączy, dlaczego Lucyfer się zbuntował, jeśli nie było wtedy zła? Sam wiedział, że to jest złe, więc mamy takie pytanie o protologię, czyli o te wszystkie rzeczy pierwsze. Jak to było, że było dobrze, dlaczego tak nie zostało i jak to się stało, że się stało źle? No proszę Państwa, to są oczywiście, szczególnie drugi temat to jest na osobny duży wykład dotyczący takiej zdrowej demonologii, żeby nie wpaść tutaj w jakieś fascynacje złem. Natomiast to pierwsze pytanie, proszę Państwa, ono dotyczy stanu pierwotnego. Rzeczywiście człowiek mógł żyć w przestrzeni bez cierpienia, bez takiej śmierci, jaką my mamy, bo nasza, proszę Państwa, nasza śmierć jest dramatyczna, bo ona jest rozdzieleniem duszy, ciała, to jest naprawdę dramat. Ale człowiek w raju, ten moment przejścia i zjednoczenia z Bogiem, mógł mieć kompletnie inny. Tutaj choćby niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny pokazuje inne alternatywy, jak mogłyby wyglądać. Święty Tomasz mówi, że Kościół mógłby się rozwijać w raju, że Chrystus był głową Kościoła również w raju. Że to jest w ogóle, że jest oprzeszczenie, które naprawdę grzech nie jest tutaj wymagany, jak często niektórzy filozofowie lubią podkreślać, że grzech był niezbędny, żeby człowiek dojrzał, żeby się nauczył wolności czy innych. Tomasz mówi nie, bo popadnięcie w grzech, czy też pomyłki, one mogą nas nauczyć właśnie, jeżeli uczynimy je okazją do pewnej lekcji, ale one nie sprawiają, że każdy z nas doskonale wie, że nasze błędy, że fajnie było, gdyby ich nie było, no ale się zdarzyły i często gmatwają życie nasze. Natomiast człowiek mógł żyć bez. I dlatego święty to bez grzechu i bez cierpienia. I dlatego Tomasz poświęca dużo miejsca opisom, jak wyglądał stan sprawiedliwości pierwotnej. Nawet takimi szczegółami się zajmował, jak relacja do zwierząt. Jasno mówiąc, że w raju ludzie nie jedli zwierzaków. A takim śladem dawnej epoki, tej przedupadkowej, są, proszę Państwa, nasze zwierzaki domowe, z którymi żyjemy jak właśnie ludzie w raju, których po prostu sobie nie wyobrażamy, że moglibyśmy zjeść. Naszego kotka, czy pieska, czy ugotować rosół z kanarka, prawda? Więc to jest raczej tego. Więc to jest, Tomasz dużo pisze, natomiast mogło tak być. Natomiast co się dzieje w przypadku Lucyfera? To jest bardzo piękne pytanie, które też można by rozwijać. Jak możliwe, że Adam i Ewa zgrzeszyli, skoro też nie znali zła, nie wiedzieli, co to zło? Jak możliwe, że dali? To jest bardzo ciekawy temat, który rozwijam właśnie w swojej książce, też Piękny Bóg, Piękny Człowiek. Natomiast jeżeli chodzi o Lucyfera, to wyjaśnienie, które podaje święty Tomasz, jest niezwykle atrakcyjne. Mianowicie anioł nie tyle, proszę Państwa, zgrzeszył, dokonując czegoś złego, tylko grzech demona, który polegał na tym, że tego pierwszego wieczoru, pierwszego dnia stworzenia, idąc za świętym Augustynem, anioł miał możliwość zobaczenia, kim jest. I mógł odkryć, kim jest, i mógł odkryć własne piękno. I w tym momencie zachwycił się samym sobą i zawłaszczył to piękno. Ponieważ inaczej niż Bóg nie chciał się dzielić, ponieważ Bóg wszystko stwarza udzielając. Bonum est diffusivum sui. Dobro ma to do siebie, że się udziela. Natomiast demon postanowił powiedzieć nie. I zachwycił się własnym pięknem. I dlatego też Tomasz daje taki piękny obraz z Demalo, w takim swoim traktacie o złu. Mianowicie, że jak wstawał drugi dzień stworzenia, taki bardzo, bardzo poetycki,
Mianowicie, kiedy słońce wznosiło się, wtedy pierwszy promień, ten, który powinien paść, nagle napotkał przeszkodę i się zatrzymał. I ten promień, który Lucyfer, który jest tym, który niesie światło, zatrzymał się i nie chciał udzielać swojego piękna. Nie chciał uczestniczyć w dziele Boga, zatrzymał się. Proszę Państwa, i to jest niezwykły obraz, bo to jest i obraz egoizmu, to jest obraz tego, który zamyka się ze swoimi darami, ale to jest, proszę Państwa, też obraz tych wszystkich, którzy odcinają się od prawdy i dobra. I dlatego też demon jest pierwszym, proszę Państwa, który jest w stanie tworzyć kicz. Kicz. Nie brzydotę, tylko kicz. Czyli coś, co jest kompletnie pozbawione prawdy i dobra, a ma jedynie jeden cel, skupić na sobie uwagę i przykuć świecidełkiem oko widza. Kicz. No. Cierpienie, a zgoda na nie. Zgoda Chrystusa na cierpienie w Ogrójcu. My nie umiemy przewidzieć cierpienia zazwyczaj i zgodzić się na nie. Ono w większości spada na nas. Jak trwać w cierpieniu długi czas? Proszę Państwa, też temat tutaj Getsemani, który jakoś osoba poruszyła, jest bardzo pięknym tematem, ponieważ Tomasz jest realistą i mówi, to jest Getsemani, które było momentem, kiedy Chrystus rzeczywiście miał świadomość tego, co go czeka. Jego intelekt, jego wola i ta najbardziej rozumna i ta najbardziej naturalna, one się zgadzały na to, idąc za inspiracją, za pragnieniem spełnienia, ale ciało krzyczało. Ciało jako ostatnie stanęło w obronie, można powiedzieć, samego Chrystusa, ciało, które było tak niewinne i nie chciało zginąć. I ona stawiała gigantyczny opór. Dlatego Getsemani to jest ten moment walki, dlatego Tomasz pisze, dlatego tak ciało później zostanie dodatkowo ozdobione niezwykłym blaskiem, ale ciało, które się nawet pomimo naszych wspaniałych tutaj różnych rzeczy, które mówimy, refleksji, to ciało ono w tej swojej prostocie, bo ciało nie kłamie. Ciało mówi po prostu, jak rzeczy wyglądają, to wiemy doskonale, że bardzo często my jesteśmy w stanie w głowie kłamać, a ciało mówi, jak wygląda rzeczywistość, że ono stawało w obronie samego Chrystusa. I ono, to jest ta niezwykła walka, która była walką prawdziwą. Natomiast co się tyczy długotrwałego cierpienia, myślę, że jedynym rozwiązaniem jest samo szukanie, wołanie, nie trwanie w smutku, ale ciągłe po prostu wejście w przestrzeń, która jest drogą tej osoby. Nie jestem w stanie odpowiedzieć dlaczego i jak, ale nie wolno się zatrzymać. Wiem jedno, nie wolno przestać. Trzeba wołać, jeżeli w kimś się pojawia pragnienie pomocy, uzdrowienia, to jestem przekonany, że Bóg w swojej ogromnej mądrości, też takiej jak prawdziwy ojciec, który wie, kiedy co dać, on po prostu prowadzi. Ja też mogę też sam po sobie powiedzieć, że pewne cierpienia, które długo trwały, ja z perspektywy czasu widzę, no tak powinno być. Tak powinno być. Ale to jest mój osobisty przykład, więc myślę, że nie chciałbym w ogóle swoim przykładem tutaj w jakiś sposób wyjaśnić. To jest zaproszenie do reagowania, do wołania, do bycia jak Hiob, który, jak pamiętacie, tutaj zacytowałem. Każdy, kto mówi prawdę, bez względu na to, przed kim stoi, jest niepokonany. I Chrystus bardzo tego chce od nas. Amen. Bardzo dziękujemy za te odpowiedzi. Proszę Ojca, oczywiście słowa wdzięczności od nas wszystkich, bo Ojciec nam takim pięknym językiem powiedział o trudnych rzeczach. I powiem drugą sprawę, a mianowicie to nie była teoria, tylko to było wypowiedzenie z osobistą wiarą. To jest bardzo przekonujące i powiem wprost, słyszałem o ojcu, że jest taki Gałuszka w Krakowie, ale dzisiaj nam się pokazał jako piękny człowiek, który ma wielką wiedzę i piękną duchowość, więc mu serdecznie dziękujemy.
Dziękuję siostrze Judycie za prowadzenie, ale też chciałbym jeszcze słowo powiedzieć do was, ale i do tych wszystkich, którzy nas oglądają. Bardzo łatwo jest słuchać z ciekawością wykładów. Natomiast wprowadzić pewne wskazania w życie nie jest łatwo. I dzisiejszy wykład jest jakby zaleceniem, albo inaczej zadaniem pracy domowej po to, żebyśmy mogli stawać się innymi ludźmi. I stąd Akademia Katolicka w Warszawie, jeśli organizuje duchowość dla Warszawy, to nie tylko dla tych, którzy szukają ciekawostek, ale ma również inny cel – formacji. Cel formacyjny to znaczy, żebyśmy to, co usłyszeli, mogli wprowadzić w życie. Żebyśmy nie byli ludźmi biegającymi za nowymi informacjami, nie zmieniając siebie. I stąd przychodzicie na te wykłady i się bardzo z tego cieszymy i oglądacie z taką dużą ilością osób zainteresowanych i z pewnym powodzeniem to się wydarza. Ale dla mnie byłoby dużą radością, gdyby się to przekładało na życie w praktyce, na formację. I wtedy Pan Bóg będzie się radował, a my będziemy się zmieniać, bo będziemy szczęśliwi. I z takim zadaniem po tym wykładzie, po tym dzisiejszym spotkaniu was zostawiam. Następne spotkanie odbędzie się 24 lutego. I to będzie spotkanie o mszy świętej, o duchowości Eucharystii. Ale tak naprawdę chcemy porozmawiać, co robić, żeby nie być tylko widzem na mszy świętej. I żebyśmy nie robili łaskę, że idziemy w ogóle na mszę świętą. I żebyśmy przestali liczyć, ile nas w Kościele jest, tylko jacy my jesteśmy i po co my jesteśmy. I dlatego też zapraszam 24. Ufam, że ta pandemia koronawirusa pozwoli nam trochę w większym gronie się spotkać, a za dzisiejszą taką odwagę, która pozwala wam być tutaj na sali, bardzo serdecznie dziękuję. Bo powstaje nieraz pytanie dla organizatorów, co robić? No i my, krótko mówiąc, bez względu na to, co się dzieje, chcemy wam towarzyszyć duchowo, jako uczelnia z przesłaniem intelektualnym i formacyjnym. I dlatego też dzisiaj, pomimo pewnej obawy, pewnej wątpliwości, to spotkanie się odbyło. I za przyjęcie zaproszenia bardzo Ojcu dziękuję i wam za uczestnictwo.